Niemiecki rząd wprowadził zasiłek inflacyjny, aby złagodzić skutki rosnących kosztów życia, które dotykają wielu obywateli. 2 lata temu wprowadzono tzw. premię inflacyjną, która była dobrowolnie wypłacanym przez pracodawców świadczeniem zwolnionym z podatków i składek sięgającym do 3000 euro. Choć pierwotnie skierowana była tylko do pracowników, w listopadzie 2023 roku rząd ogłosił, że część emerytów również będzie mogła z niej skorzystać. Kto ją otrzyma? Prawie 2 miliony emerytów mają otrzymać dodatkowe środki, choć nie jest to związane z premią inflacyjną, która dotyczy wyłącznie emerytów służby cywilnej. Wysokość zasiłku uzależniona jest od wysokości emerytury oraz odpowiedniego wskaźnika. Sytuacja emerytów, szczególnie tych, którzy nie są urzędnikami, pozostaje nadal trudna. Wiele niemieckich organizacji emerytów apeluje o sprawiedliwy zasiłek inflacyjny dla wszystkich świadczeniobiorców. Zwłaszcza, że wielu z nich boryka się z rosnącymi kosztami życia. Pomimo licznych próśb, dotychczasowe działania nie przyniosły wymiernych skutków. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.